Witam na pierwszym materiale z buta na moim kanale. Niedziela, pierwsza niedziela września. Z Wardoń 8:30 prawie. Przyjechałem pierwszym pociągiem z Bielska. Ten pociąg powinien jechać w sezonie letnim, przynajmniej godzina wcześniej. No i zaczynamy główny cel chodzeniowy tego roku, czyli 50 km z Wardoń Bielsko. Ogólnie miejscowość wymarła totalnie, nic tu nie ma w zasadzie. Pensjonaty, PKP, dworzec i drzewa. Cisza, spokój. No, ze Zwardonia ogólnie idziemy na Ochodzita, na Baranią Górę, Skrzyczne, Pszczyrk, Klimczok, Szyndzielnia, no i zejście do Bielska. Jest generalnie duży problem, ponieważ tu jest takie zadupie, że nawet na otwartej przestrzeni mam dwa telefony dzisiaj i w żadnym do chwili obecnej nie wychwyciło mi sygnału GPS. Co za tym idzie, nie umia zacząć rejestrować sygnału śladu na Strawie. A już mam dobre pół kilometra. Mech. Zwardun ciąg dalszy. Wiadukt, mościk. No wiadukt. Nad drogą ekspresową. Rzekie jo. Dzisiaj. Tutaj mam dzisiaj GoPro pożyczone jeszcze od Michała AC, od tego z ostatniego materiału MTB. Muszę ta kamera oddać w końcu za 2-3 dni. Ale dzięki, bo dzięki temu będzie lepszy chyba obraz, może bardziej ustabilizowany. Mam jeszcze w zapasie 3 akumulatorki, mam nadzieję, że się odpowiednio naładowały. I ostatni widok na Zwardoń Centrum. No, Zwardoń obwodnica. Pogoda jest bajunia dzisiaj, totalno. Jest najlepsza pogoda, jaka może być ogólnie do aktywności, ale na pewno do chodzenia po górach. Dzisiaj za dnia ma być w cieniu niecałe 20 stopni. Wiatr wschodni, nie za mocny na razie. Nic ino iść. No szkoda, że niestety są, ponieważ na ta trasa ogólnie miałby ze znajomych 4 osoby, które byłyby w stanie podjąć próbę 50 km na roz z buta. No niestety nikomu dzisiaj nie pasuje, a ja wiecznie tego nie będę przekładał, bo już to przekładam w zasadzie od lata. A to sezon urlopowy, a to temu nie pasowały, a to... No ja to chciał, kurde, iść w większej grupie, albo przynajmniej z kimś. Dlatego przekładałem to, ile się dało, no ale dzisiaj już jest deadline. Już mamy wrzesień, za tydzień nie będzie czasu, za 2 tygodnie chyba też nie będzie czasu. Poza tym dni są już takie coraz krótsze, że... no teraz już przed 20 już jest zmrok. O, widzimy tutaj fajne bajorko, darmowe spa do ludzi, którzy chcą się odmłodzić, zrelaksować. O, tu kolejne, mniejsze. Jest ok, pogoda będzie dzisiaj już bardzo fajna, o czym już wspominałem. Ale powiem wam, tak, wyjeżdżam z Bielska, to było fajnie, sucho w powietrzu. Ale w Wilkowicach już w pociągu krajobrazy za oknem, dużo mgieł, ledwo widoczne szczyty. No i tak dopiero za jakaś tam, za, nie wiem, przed Zwardoniem dopiero tak naprawdę wyszło słońce i ta przejrzystość powietrza już się bardzo poprawiła. Zero ludzi na szlaku. Niebieski szlak ze Zwardonia w zasadzie idzie pod te schronisko Przysłop. A mało uczęszczany szlak, no bo tu też mało kto się tu zapędza w te rejony. Wszyscy to no cisną na Wisła, na Szczyrk,
na Zakopane, a potem będą płacz, albo tam korki na 5 km, albo nie ma kaj stanąć autem, albo wszystkie szlaki zawalone, albo jak są jakieś miejsca widokowe, to tam już 5 ludzi w kolejce do zdjęcia i tak to potem je. I ludzie se sami tworzą problemy. Wisła jest rozkopana, remonty dróg, a ludzie się i tak tam cisną i potem stoją godzinami w korkach. No i co mają z tego weekendu? Kurde, jak pół dnia w korku stoją. Jest niebieski. Tam w oddali widać już wieżyczka na Ochodzity, ale to trzeba jeszcze iść. No i tutaj mamy niewyschnięte jeszcze szlaki. No mamy dzisiaj niedziela, a przez padało, zresztą wiemy, cały tydzień ostatni padało i tak naprawdę przestało padać tutaj we wtorek albo w środę. No więc nie miało prawa to jeszcze przy tych temperaturach w miarę niskich już wyschnąć całkowicie, ale generalnie idzie to tutaj przejść jakoś, nie? Powiem wam, kijki, kijki robią robota, no bo roz, że można się nimi tutaj tak zaprzeć, tak wbić w teren i do się na przykład przeskoczyć nad przeszkodą, nad jakąś kałużą czy coś, ale generalnie kijki bardzo pomagają przy wędrówkach na dużych ścianach mocno nachylonych. Bardzo to poprawia ogólnie komfort wejścia na takim szlaku. No a w zima to już w ogóle, to w zasadzie w zima to jest priorytet mieć takie kijki, niezależnie od warunków, zawsze pomagają. No a w lato to na przykład jak chodził sobie takie chilloutowe traski po, nie wiem, 30 km, że to tak już nazwia, no to nie było presji jakiejś tam czasowej na podejściach czy coś, że se można było podchodzić byle jak, no to te kijki nawet nie trzeba było brać, nie? Bo zawsze się tam jakoś wlazło. No ale dzisiaj na tych podejściach to jednak można dzięki kijkom troszkę szybciej podchodzić. Siemano, krowa. Yo, yo, smacznego. Podejście już na Ochodzita. Tam jeszcze widać unoszące się chmury, mgły. Jo, no pojedź se, pojedź se. Jo, jak je głodny, to ja też ryczę. Bardzo mi się podoba ten podjaździk w kwestii na przykład edycji Tour de Silesia MTB. Niebieski szlak ciąg dalszy, on się będzie ciągnął. Pierwsze papu, bułeczka. Już będzie w sumie, już będę miał kajś, nie wiem, z 9 km szczelą. Generalnie rano jajecznica z bułkami i kawusia. No, musiało być tłusto. Bo inaczej od razu mi to przepoli. Jakieś tam warzywka albo płateczki z mlekiem, to od razu przejdzie. Zapomniałem o jednej ważnej rzeczy, że niebieski szlak nie idzie przez Ochodzita, no tam trzeba bocznym wejść. A ja se tak zapędził tym niebieskim, że teraz jak się kapnął, człowiek się śpieszy i zapominał. Więc generalnie nie wracam się już tam na szczyt. No cóż, nie będzie widoczków z Ochodzity, ale będą z innych miejsc. Ale że byłem już tam mnóstwo razy na rowerze i rozbuta, no to nie straca. Droga wojewódzko w Koniakowie, bardzo znany odcinek, na przykład kolarski, Tour de Silesia tu szło, jechało. Niebieski, yo. Wiatr wschodni, tak. Wlozłem teraz na otwarte przestrzenie, więc wieje zimny wiaterek na razie. Może się potem troszkę ociepli w tym słońcu, ale na razie musiałem zaś dać bufa na kark, bo wieje i jest zimno. Idziemy tam!
sumie nawet można zbiegać i trochę przyspieszyć. Bajunia! No i tak, w Krakowie byłem już w tym roku, w Warszawie przejeżdżałem pociągiem, Gdańsk byłem, a jojda w stronę Oslo. No to idziemy tam, na północ. Co byście myśleli, że jedno do Bielska idę? Bieruna. O, się tu niektórzy ludzie pobudowali willę. Kurde. A to są te dwa pieski, co pilnują ta willa. Ojuje. Błotka troszeczkę ciąg dalszy, no bo tutaj zaś mamy las. Jest godzina 11 i 2,5 godziny brutto od wyjścia ze Zwardonia. Mam już zrobione ćwierć trasy, czyli planowe 12,5 km na pewno jest. Na dołach są mocne tempo i to już czuć w nogach. No zobaczymy, co będzie dalej. No, może właśnie porusza temat, bo pewnie zapytacie, ile ją trenował, albo ile ją chodził, żeby w ogóle podjąć próbę 50 km z buta, bo to przecież jest kurde jakiś hardcore, nie? Powiem wam tak, to jest hardcore. Jo, dzisiaj podejmując te 50 km z buta, a może domy ładniejsze widoki niż moja gęba, ta próba 50 km z buta to jest domie, wiecie, to będzie trwać gdzieś do 12 godzin. Na rowerze do 12 godzin przejedziesz na pewno 300 km, tak? Jo, na przykład, nie? I jo, jak jada 300 km na rowerze, czy to po górach, czy jakkolwiek, jo, nie odczuwam jakiegoś żadnego stresu. Jo, po prostu wiem, że jo to przejada. Dzisiaj czuję taki dreszczyk emocji, ponieważ no kurde, mój rekord to jest właśnie z tego roku, to jest jakieś 43 km jednego dnia, mniej więcej. I to jo podczas tej trasy robił trochę więcej przerw, takich odpoczynkowych, nie? No, a dzisiaj to jest wszystko takie na styk. Powiedzmy, wlezę na Baranio Góra, to no tam wlezę na ta wieżyczka, żeby nagrać widoki. I ja z dupcą stamtąd idę dalej po prostu. Nie będzie, że ja się tam będę siedział jak ostatnio, kurde, 20-30 minut, nie? Jak ja trenował? Rok temu, na wiosnę, ja se tak przeszedł w Bielsku na Magórka Wilkowicko. Tak jak pamiętam, po 17 km mi już odpadały nogi. Jak już był w drodze powrotnej, jak ja już szedł tam przez miasto. Ja już miał dojść, ja musiał siadać na ławki, odpoczywać. Kurde, ktoś tam idzie. Chyba pierwsi turyści. Pięknie jest, cudownie. Pierwsi turyści, familijko se szła z dzieckami. Szanuję. Tak ma być. Aktywnie. Wracając do tematu, a właśnie, tu żyda w lesie, nie ma tu wiatru i całkowicie zmienia się już termika, już buf na szyja nie ma potrzebny, już coraz cieplej na tym podejściu, nie? Także wracając do tematu, no, odpadły mi nogi po 17 km, potem dopiero no, coś tam chodziłem sporadycznie, jakieś większe spacery. A dopiero właśnie rok temu na jesień przeszłem pierwsze 30 km. Wtedy myślałem, kurde, zarąbiście. To już jest coś, nie? To już wystarczy. No a potem się tak potoczyło, że ambicje się trochę jednak powiększyły. Tak jak to było z początku jazdy na rowerze. Najpierw 100, 200, potem 300, 400. No, jak się skończyło, to wiadomo. Padło, kurde, ja zrobię 50 pewnego dnia. Tak już grudzień, styczeń, w zasadzie styczeń,
zacząłem już tak więcej chodzić. No w grudniu też były jakieś tam przejścia zimowe, ale nie jeszcze takie długie, pod 30 km, ale w styczniu pykło pierwsze 40. No i po tym mnie to wciągło, nie? Postanowiłem. O, zaś ktoś idzie. Kurde, powiem wam, sytuacja epicko, bo właśnie było dwóch ludzi, facet i kobitka, kole szczylą 40, ale takie typowe, jakby to powiedzieć, nieogary turystyki. Oni się stracili, oni kaś tu w Kamysznicy zostawili auto i oni nie wiedzą, kaj iść po te auto. Masakra, ale takie typowe, typek taki wielki bas, za krótki t-shirt, reklamówka pewnie z piwami. Oni nie wiedzą, co się dzieje, oni nie wiedzą, kaj oni są. Zostawili auto, poszli w las i nie wiedzą, kaj są. Co im godą? Idźcie se niebieskim szlakiem do cywilizacji na koniaków. No oni, no może, trzeba będzie tak iść, no. Ja pierniczę. I wracając ponownie do meritum. Zrobiłem te 40. Potem się zaczęła już na poważnie eksploracja Beskidu Żywieckiego. Się chodziło, trenowało w zima, na wiosna, w Barańskich Potokach. Tutaj jak się chodziło też, roztopy były. Kurde, to były przygody niesamowite. Na przykład w tym roku nie wiem, ile ja mógł mieć przechodzone. Ja w styczniu wszystko liczył co do kilometra. To ja wtedy przechodził w styczniu jakoś 260 km. A rowerem ja zrobił dużo mniej. Co się pierwszy raz w życiu zdarzyło. No, o. I tu właśnie użyję tych kijków. Wbija je do wody na boki i se przeskocza te kamyczki. Także no. Po prostu, żeby robić wyniki, czy to w chodzeniu, czy w rowerze, w bieganiu, czy w czymkolwiek innym, no to po prostu czasem dźwigać poprzeczka i trenować i iść do przodu. I tak to jest w życiu, nic nie ma za darmo. Chcesz coś osiągnąć, to musisz ruszyć dupsko i koniec, kropka, elo. Nie ma nic za darmo. Znowu troszkę otwartej przestrzeni i znowu troszkę zawiewo zimnym wiatrem. Ale już jest odrobinka cieplej w tym słońcu. No a tam mamy takie pasmo góry. Tam się już idzie na ten schronisko Przysłop. No już my są pod Przysłopem. Jo. Fajnie, tu jest przepięknie. Schronisko, Przysłop, krótka piłka. O kurde, hotel. Trzeba będzie bateria wymienić w GoPro. No, 10 minut pauzy w schronisku, kupiono cola litrowo, 9 zł. Nie martwcie się, wody niegazowane, 1,5 litrowe też są po 9 zł. Cola litrowo za 9 zł. A zjadłem sobie na bułka i idziemy dalej. Turbo, kamieniste podejście od schroniska właśnie. Strona Baraniej Góry.
No ale widoczki Bajunia. No tu już jest dużo ludzi na tym odcinku, bo jest to główny szlak. Jeden z najbardziej znanych w tym rejonie. Plup, plup, plup. I o, kurde, co się ruszo. O masakra. A 21 km prawie wieża widokowo na Baraniej Górze. Mamy 12:47, czyli 4 godziny 17 minut i zrobione 20 km to jest bardzo dobry wynik. Średnio 5 na godzinę, czyli po prostu jak to go do klasyk idzie to. Zielony, czerwony z Baranie na Malinowsko skała i potem już na Skrzyczne. Bardzo kamienisty odcinek, bardzo wymagający. Na rowerach to tutaj, ja tu rok temu zjeżdżał, ale to była gehenna, to jest tragedia. Wjechać się tu nie do, ale zjeżdżał się tu tragicznie. Tam już widać Antyna na Skrzycznym. Byłem tam na początku roku, 50 metrów od tej antyny. Była taka zamieć, że tej antyny nie było widać. Beka. Także antyna na Skrzycznym to już jest taka nad antyna, to już jest inna antyna niż wszystkie. O, ciach. O, kwiatuszki. No. Bajunia. Jeden z najpiękniejszych szlaków w Polsce, tak śmiało to można powiedzieć. Jest tu przepięknie. 13:50, 25 km zrobione. Także Jerzek już nieopodal Malinowskiej skały. Skrzyczne coraz bliżej. No i od 8:30 ze Zwardonia 5 godzin 20 minut, połowa trasy. Scenariusz na drugą część godzinowy jest optymistyczny. Można odrobineczka zwolnić. No trochę czuję w obu stopach, tak z przodu odciski. Huh. Nie wiem, czy to jest spowodowane tak mocnym tempem. Ciężko powiedzieć. No na przykład jak chodziłem ostatnio chilloutowe 30, to odcisków nie było żadnych, nie? Funio, Wel, Tomasz z Jaworzna. Mistrz świata z Kerem. Kiedyś robiłem filmik. Kiedy to było? A tu młodszy junior. No, kurde, spotkać taką osobistość na szlaku z Baraniej na Malinowsko, to jest jak wygrać szóstka w Totka. To jest historia kolarstwa tu i teraz. No, to chyba wystarczy. To jest człowiek kabaret po prostu. Kto to mówi?
Kurde. No i da se jakiś facet siko w krzokach pacza. A gdzie siko? Pacza funio. A tam. A coś ty w tych szczeczorach robisz? No, szukałem szlaku tego, słońca nie było. No. No nie no, spotkać taką osobistość kolarstwa na takim szlaku to jest... No to jest niesamowite. To jest jak spotkać samego Michała Kwiatkowskiego, który się szlają gdzieś tam teraz na przejażdżkach w rejonie Torunia. To jest... No to jest ten sam level, nie? No, nie do opisania po prostu. Szkoda, że właśnie, no kurde, nie mam zeszyciku, długopisu. Chciałem autograf, nie? Ale może jeszcze będzie okazją. Kurde. Bo to jest, pamiętajmy, to jest mistrz świata. Jak ja z nim wtedy jechał na tego pradziada, to on tam odstawił wszystkich, nie? Absolutny top to był ówczesnych czasów, a teraz też nadal trzymie doskonała forma, no. Tylko podziwiać. Krzyczne 31 kilometrów. 15:30. Zejście ze Skrzycznego obrałem się najbardziej hardkorowym zejściem, czyli stokiem narciarskim. To jest mniej więcej takie nachylenie. No, anteny już nie widać. No, ale widać za to miasto Szczyrk. Kondycyjnie jest bardzo ok, natomiast no, te odciski lekkie już mam na stopach. No i pytanie, albo jednak ta wkładka, co kupił, troszkę może już lepszo, nie tak o za 10 ani 20 zł. Może to nie ta wkładka, może skarpety, co kupiłem, trochę lepsze, to może nie są te skarpety, bo mam takie podwójne, jakby takie dwuwarstwowe skarpety, grubsze trochę. A może po prostu są but, bo to jest but za 300 z Decathlonu. On generalnie mam 2 lata już te buty. I no i nie wiem, czy tak mi się wydaje, czy może nie są za miękkie troszkę, bo jednak jak się nachodzi na jakieś kamienie, to te kamienie czuć na podeszwie, nie? I to
ja się uczę jakby dopiero tej dyscypliny sportu, jaką jest chodzenie po górach. Dlatego jak ktoś ogląda, fachowiec jaki w tej dziedzinie od górskich butów, no jak napisze po prostu, jakie buty na 50 km po Beskidach. Będę wdzięczny. A tak poza tym schodzimy do Szczyrku i idziemy i tam tam jest szczyt na Klimczoku i tam właśnie idziemy i tam potem już na drugą stronę górki jest Bielsko-Biała. Nawet tam widać już blokowiska niektóre z Bielska-Białej, nie? Tak, pojawił się czerwono-zielony szlak, to se na niego wbiłek. Ja już tutaj nim schodził w tym roku zielonym do centrum Szczyrku. No, zejście już do Szczyrku. Zrobiłem sobie krótko analizę medyczną moich stóp. Zdjąłem sobie skarpety i właśnie na lewej stopie miałem taki odcisk, no plinskierz, no woda pod skorą i to się tak napompowało trochę, no i to mnie uciskało, nie? W prawym bucie jest ok, w prawej stopie, ale ta lewo jest tako, dołek se tam chusteczki pod skarpeta, no i zobaczymy, no trochę ta lewo, no musiałem to przebić, ta skóra, usunąć ta woda trochę to czuję teraz, takie pieczynie, no ale pacjent będzie żył, pacjent ogarnie 50 km, nie ma to tamto. Jo, jo. Cywilizacja Szczyrk. Zakupy, tankowanie ostatnie. Tutaj już z centrum Szczyrku na północ, strona Klimczoka, wzdłuż drogi żółtym szlakiem. Znaczy tu jest do góry. A jest dobrze, powiem wam. W sensie ta stopa już przestała boleć. Myślę, że ten plęckierz się tam mógł lekko już tak na tej chusteczce zamortyzować i jednocześnie zagoić i już przy naciskaniu nie ma bólu takiego, że się źle idzie. Także jest dobrze, no. Ostatnie podejście, proszę państwa, zielonym na Klimczok. Pewnie tam kaś będzie pomieszany z niebieskim. Celuję, jak się uda, może do 19 na szczycie. Kto wie, to uważam za sukces. No, proszę państwa, tam jest Skrzyczne na samym środku. Tam byłem niedawno temu. I
ciekawe właśnie, no to fajne takie, nie? Se schodzisz z 1200 do Szczyrku na wysokość jakaś 500 coś i teraz znowu podchodzenie na Klimczok na wysokość 1100, ale ogólnie nogi padają, stopa jeszcze nie boli, fajnie się idzie już, pozytywnie, naprawdę. No, główne skrzyżowanie pod Klimczokiem, skrzyżowanie niebieskiego i zielonego. No i tu można i to jest rowerowy wariant, wypłaszczony z serpentyną do rowerów. A tu zaś na Klimczok jest niebieski, taki mocno nachylony on jest. To jest skrót, nie? To jest szybszy wariant taki do pieszych, można powiedzieć. Także tu znak pokazał wysokość 940, czyli ostatnie, przedostatnie takie podejście do tej polanki tam pod Klimczokiem. Siodło to się nazywa, ja? Siodło. I wejście jeszcze na Klimczok. Zachód słońca jeszcze nawet nie ma taki, znaczy już słońce schodzi w dół, ale to jeszcze nie ma richtig zachód. Także cieszę się, że o takiej porze jeżek już na Klimczoku, jest co nagrywać, żeby pokazać tu w tym materiale. I mamy 18:27 i już jeżek w siodle pod Klimczokiem. 1040 metrów, tam wchodzimy na 1100 i to jest ostatnie podejście dzisiaj. Jest 10 godzin od wyjścia ze Zwardonia, a Strava mi pokazuje 40. Totalnie pusto jest tutaj, totalnie. 18:30, niedziela, jest totalnie pusto. I widok na Bielsko. I tam pewnie jakieś zadupia na północy. Klimczok zdobyty. Z tego miejsca mam jakieś 10 km do siebie, do wanny. A już mam jakieś 41,2. Coś ten deseń. No a tu jeszcze obok tutaj wieży mamy taką kurde prawie przystanek z takimi rozmaitymi napisami, znaczkami i to takie no różne tu są. O tak, ja no już tu nie tylko Klimczok było wspinane dzisiaj, no jest tu tego trochę. Yeah. No, takie, także jak tu będziecie, to se idzie poczytać. Uwaga, zwężenie drogi. Zarąbiście. Filmik będzie długi, powiem wam, bo tu już idzie trzeci akumulator, nie? Dużo tam powycinął mnie, ale ogólnie dużo nagrywałek dzisiaj, bo jest co nagrywać. Naprawdę to będzie chyba najpiękniejszy, najbardziej widokowy materiał chyba na moim kanale. No bo też jeździłem na MTB tu po górach, ale no wiadomo jak to na MTB, nie? Czyń się czasami kamerą, albo za szybko się jedzie, to nie idzie nagrać, włączyć i tak dalej. No a tu wszystko nagrane z rynki, stabilizacja bez szumów wiatru, chyba, mam nadzieję, bo trochę wiało dzisiaj, ale myślę, że głos będzie ok. Baja. A jutro do roboty na druga zmiana. Także no zobaczymy. Zobaczymy. Może trzeba będzie zrobić jakiś elastyczny grafik i jakiś tam urlopik na żądanie może. No, zobaczymy. No i to jest piękne. Jeszcze przed zachodem słońca już iść w stronę Szyndzielni to super. Pogoda po prostu baja. To siadło dzisiaj niesamowicie z tą pogodą.
i cudownie zachodzące słońce. Yeah. Ale już się zrobiło chłodno. Także już ubrałem wszystko, co mam. O. Schronisko Szyndzielnia, 1001 metrów wysokość. Ogień, no czuć nogi, stopy już też znowu troszkę, ale ja to ogarnę. No a tu mamy polanka na Szyndzielni. O, jedzie drugi rowerzysta dopiero od Klimczoka. A tam ktoś na dole idzie, trzecia osoba, a tak to pusto totalnie. W oddali widać jezioro Goczałkowickie. No. Muszę trochę mięśnie ud porozciągać, bo w sumie takich rozciągnięć na tej trasie było praktycznie, kurde, jedna, dwie chyba. No. Ojuje. No teraz to zaś najbardziej stopy czuję, nie? No ale zostało już ostatnie zejście. Także trzeba to ogarnąć. No, lampka działo. No i Jerzech już na dębowcu. Tu już nic nie będzie widać. Widać jedynie oświetlone miasto Bielsko-Biała. Stąd już mam nieco ponad, no jakieś 3,5 kilometra. No, jak to wygląda te nagranie. Widać cień mojej kamery, znaczy pożyczonej GoPro 7 jak coś. A dzisiaj bez żadnych errorów. A jak jechałem do Gdańska z tą kamerą, to kilka razy musiałem resetować, bo coś się zacinało, a dzisiaj idzie dobrze. Piękny widok na miasto, no niestety ta kamera tego nie wyciągnie. No i co ja tu mogę teraz powiedzieć? Co do jedzenia właśnie, bo nie będę gadał o piciu, bo picia poszło dużo. Ja nie lubię mieć sucho w gardle, więc ja dużo piję zawsze. Rano jajecznica. No z bagietką, nie? Tak prawie do oporu i kawusia. No i na trasa. Bagietka razy 3, tako zrobiono kanapki, nie? Pokrojono. To tak jest równowartość 3 rzymów śląskich, znaczy bułek śląskich. Do tego 2 czekolady, banan, opakowanie 200 gram suszonych owoców. I to jest wszystko. Ja jedzenia nie kupował w ogóle. Kupiłem sobie jedynie te ciasteczka, tak w razie czego, ale to nie będę ich musiał jeść. I to jest bardzo mało ogólnie jedzenia, jak na ponad 12 godzin intensywnego wysiłku. Tak, ogólnie. Na rowerze, na takim jedzeniu nie ma szans, żeby ja był w trasie przez 12 godzin. Mnie by taką ilość stykła na powiedzmy 200 km. Mniej więcej. Bułki by poszły pewnie na setnym kilometrze. A potem bych jeszcze musiał doładować się tymi, no tym bananem, tymi czekoladami i tymi owocami. Nie ma szans, żebych tam, no może bych 200 z groszami zrobił. Czyli takie 7-8 godzin jazdy na rowerze, a tu mamy 12, nie? Czyli różnica jest bardzo zauważalna, takie nawet 50%, bych powiedział. 50% więcej mogę na jedzeniu przejść czasowo niż jechać, nie?
tako ciekawostka na dzisiaj, jeśli chodzi o moje spalanie. Proszę Państwa, 49,5 km, ostatnie pół kilometra. Także na Strawie będzie 50. Trzeba doliczyć opóźnienie GPS-a w Zwardoniu oraz na przykład dojście rano na przystanek autobusowy pół kilometra, więc niech będzie, że mój nowy rekord dobowy to jest 51 km z buta. No, materiału będzie wciul dużo. Ja sobie już idę totalnie na spokojnie, bo nogi są rozwalone. W sensie, no mogę sobie iść, no idę sobie na chillaucie na spokojnie, ale po prostu jakbym miał nadać większe tempo, to już się nie do. I no, te stopy to tak nie ma źle, ale dobrze też nie ma. Ale jak teraz tak sobie idę, to jakoś mnie to nie ucisko. Także no, uważam, że trip jest udany. No, materiał będzie długi, ale postaram się poprzycinać jak najbardziej. Także dziękuję za oglądnięcie i do następnego materiału. Nie wiem kiedy i o czym. Może o rowerze szosowym moim coś w końcu nakręca. No, już taka recenzja po chyba, nie wiem ile już tym najeździł, z 3-4 tysiące w tym roku. A mogę już nakręcić. Jo, 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 dobranoc. Dobranoc, kurde. Jo, dobranoc.